Katarzyna Kolendra polewa. Witam Państwa. W Sejmie trwają obrady nad wniesieniem poprawek do szkolnego systemu oceniania. Posłowie dokonali następujących zmian. Od 1 września wprowadzona zostanie nowa, poszerzona skala ocen od 5 do 20. Całkowicie zniesione zostaną oceny z niektórych przedmiotów, między innymi języka polskiego, matematyki, religii, wychowania fizycznego. A za wyniki w nauce z tych przedmiotów wprowadzone zostaną nagrody rzeczowe, laptopy, odtwarzacze MP3, rowery, łyżwo rolki i tym podobne. Z Sejmu dla Wiadomości Katarzyna Kolendra polewa. Przemysław Kobieciarz, dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy same wspaniałe wiadomości. Przez cały rok w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych odbywają się różne zawody. Uczniowie i nauczyciele rywalizują ze sobą w licznych konkurencjach towarzyskich i sportowych. I tak, pierwsze miejsce w kategorii bohater szkoły otrzymują wszyscy wychowawcy klas, którzy docenieni zostali przede wszystkim za odwagę, hart ducha, optymizm i niezłomną wiarę, że wszystko na pewno się uda. Za siłę i wytrwałość w przygotowywaniu dziesiątek smacznych dań otrzymują klasy technikum gastronomicznego. Uczeń Dariusz z klasy drugiej CT zdobył złoty medal za zajęcie pierwszego miejsca w biegach na czas na szkolną przerwę. Dziękuję za uwagę. Oddaję głos do studia. Dobrego wieczoru i do zobaczenia. Oczekiwania na wakacje już od jutra wszystkie lekcje będą odbywać się na boisku szkolnym, w parku lub na stadionie, a w dni deszczowe w kinie. W przypadku bardzo złej pogody uczniowie pozostaną w domu, gdzie tam będą oglądać telewizję rozrywkową. Wkrótce rozpoczynamy astronomiczne lato, temperatura może więc wzrosnąć o kilka stopni. W najbliższych dniach skoczyć także może ciśnienie do granic możliwości niektórych rodziców, gdy zobaczą świadectwa szkolne swoich dzieci.